O wcześniactwie mówimy wtedy, kiedy do porodu dochodzi, jak sama nazwa wskazuje, przedwcześnie, czyli poniżej 37 tygodnia trwania ciąży. No a ta granica w drugą stronę jest coraz bardziej się zmniejsza, jak powiem. Kiedyś mówiono, że do 24 tygodnia życia płodowego dziecko jest w stanie się rozwijać samodzielnie. W tej chwili już mamy pacjenta na 23 tygodnia trwania ciąży. Czy dalej będzie się to przesuwało, trudno powiedzieć, ale no, medycyna idzie na tyle do przodu, że staje się to możliwe. Oczywiście dzielimy to wcześniactwo na właśnie długość trwania ciąży, czyli te najwcześniejsze, najgłębsze wcześniactwo, jak się określa, poniżej 28 tygodnia trwania ciąży, między 28 a 31, 32 a 36, no i do 36 tygodnia ciąży. Oczywiście im dłużej trwa ciąża, tym mniejsze powikłania, mniejsze zagrożenia zaburzeniami rozwoju dziecka po urodzeniu. Jakie są czynniki zagrożenia wcześniejszym porodem? No jest ich sporo. Przede wszystkim należy wymienić to zjawisko, którego jesteśmy w tej chwili świadkiem, czyli wiek mamy, która decyduje się na pierwsze dziecko, bo to jest istotne, że to jest pierwsza ciąża. Ten wiek matek rośnie, jest już, zbliża się bardziej do 35 tygodnia życia, a wręcz zaczyna oscylować do 40 roku życia. I wtedy to zagrożenie przed wczesnym porodem jest dużo, dużo większe. I dalej jest związane też z trybem życia prowadzonym przez matki przed zajściem w ciążę. Duży wysiłek fizyczny, w sensie myślę o pracy zawodowej, stres, zaburzenia żywienia, niedowaga, nadwaga. Używki oczywiście mają swoje znaczenie. Również odległość między poszczególnymi ciążami, krótszy czas niż 6 miesięcy, stanowi duże zagrożenie przed wczesnym porodem. No i ciąże bliźniacze, a jest ich coraz bliźniacze, nie tylko mnogie w ogóle, a wynika to też coraz częściej zapłodnienia pozaustrojowego. Więc to są te wszystkie czynniki, które na pewno mają wpływ na coraz większą liczbę porodów przedwczesnych w naszym społeczeństwie.